black. Siemaneczko, tak, to ja Simon. I witam was w pierwszym odcinku z Robloxa, oczywiście po powrocie. Miałem sobie taką, no, przerwę spowodowaną szkołą, no i po prostu też nie miałem z czego nagrywać. Ale oczywiście teraz będę sobie nagrywał z Robloxa. Przeważnie na trybie jailbreak, na którym teraz właśnie jesteśmy. Mnie się udało uciec, plus przy okazji wziąłem sobie kartę. I co? W dzisiejszym odcinku chciałbym pokradać sobie parę banków oraz kupić sobie jeden samochodzik. Do nagrywania jailbreaka zainspirował mnie Homik. Do jego filmu macie link w opisie, dokładnie. On tam od razu uciekł z więzienia, ale ja sobie postanowiłem to jakby uprościć i od razu sobie stąd zacząłem nagrywać. Okej, i to jest właśnie ten samochód, który chciałam kupić. Ze mną miał gdzieś jeździć Krystian, ale gdzieś się zgubił. Kurczę, a pomógłby mi testować. Zobaczymy, ile tu jest miejsc. Raz, dwa, trzy. Tylko trzy miejsca są. No to no nie pomieścimy się wszyscy, ale w moim Lamborghini jest, są dwa miejsca, dlatego i tak jest lepiej. Ale dobra, bez zbędnego przedłużania, kupujemy sobie, bye. Okej, dobra. I przydałoby się poszukać Krystiana, gdzie on jest, bo on mi się gdzieś w ogóle zgubił. Jeździł swoim czarnym pick-upem, ale nie wiem, gdzie on jest. O, tu jest Krystian, tu. Dobra, łapiemy go. Będzie trzeba też to autko sobie ulepszyć, ale nim się strasznie dziwnie steruje. Znaczy, nie steruje, tylko kieruje. Napiszę mu stop na czacie. Kurde, no, chyba go nie złapę dzisiaj. Chyba go dziś nie złapę. Dobra, gonię go, gonię go, gonię go, zatrzymał się. O, zatrzymał się. Ja, niby fajne. O, Krystian, siadaj, siadaj, Krystian. Krystian, siadaj. Siadaj, Krystian. Siadaj. O, siada? Siada czy nie? Siada. Powiedz, że wsiada. O, dobra, usiadł. No to jedziemy zastreamingować autko i zobaczymy, jak będzie mi się kierowało po streamingowaniu. Tutaj mamy od razu garaż. Tutaj mam wszystkie ulepszenia na maksa, czyli tam silnik na piątkę i takie tam. Plus mam malowanie takie... czekajcie, zamknę to. Ono się nazywa Vulcano. O, a i teraz chciałbym sobie kupić to, ale mam 60 tysięcy, dlatego nie będę na razie kupywał. O, zobaczcie, jak to szybko jedzie. Zobaczcie to! Jakby na jakimś speedhacku. No może trochę przesadziłem, jakby na jakimś speedhacku, ale zobaczcie, jak to szybko jedzie. Zapalimy sobie światełka, żeby było trochę jaśniej, bo niestety jest noc. I dobra, jeszcze jedna ważna sprawa, jaką chciałbym wam powiedzieć. Ten, kto gra w jailbreaka i ma nieprzydatne skrzynki, może mi je oczywiście tutaj oddać. Wchodzicie sobie w BuySafe, dajecie gift, wpisujecie tutaj Simon66, powinien wam się taki ludek pojawić. Wybieracie sobie skrzyneczkę, jaką chcecie mi dać. I jeśli dużo osób będzie dawało mi skrzynki, to może ktoś się pojawi na odcinku. Bo mam zamiar nagrywać często z tej gry odcinki. O, akurat jest bank, znaczy jubiler. A tego policjanta trzeba zabić, bo on jest źle. O nie! Czy on wsiada do mnie? Do mojego samochodu? A, i kupiłem sobie też SWAT-a, dlatego jak widzicie mam ten karabinek M4, A4, tak? Tak mi się wydaje, że to jest M4. Dobra, Krystian idzie ze mną, czy Krystian nie idzie ze mną? Idzie ze mną. Zakupiłem sobie też powiększony plecaczek, czyli mogę sobie wziąć na jubilerze 5 tysięcy, na normalnym banku 3 tysiące, plus na pociągu mogę wziąć 4 tysiące. A z okradania normalnych sklepów przeważnie dostaję po chyba 500. Nie jestem tego pewien, bo już nie pamiętam. Za chwilę sobie możemy to zobaczyć. A więc podsumowując, jak dla mnie zakup tego składaka, jak ja to nazywam, no sami widzieliście, jak to szybko jeździ po streamingowaniu. Tylko jest trochę niestety, no trudno się nim kieruje. Nie najtrudniej, ale no trochę trzeba się postarać. Krystian, widzę sobie, już przechodzi kamerki. Tutaj chodzi o to, żeby kamery nas nie zobaczyły, ponieważ jak nas zobaczy kamera, to właśnie nas uderzy, tak jak Krystiana to bije. Ale Krystian na szczęście przeszedł. Tutaj kolejny etap to jest lasery, trzeba wszystko tutaj ładnie przeskoczyć i przejść. Okej, no i już przeszliśmy cały bank. Krystian zginął? Nie, nie zginął.
Otworzę tutaj sobie czat, abyście widzieli, co ludzie piszą. Widzę, że tutaj jest dużo policji, dlatego od razu polecimy sobie do bazy, a nie po to autko, co tam stoi. O, właśnie tam. Kurde, ja się boję, że Krystian zginie. No niestety, Krystian zginął. Nie pomoże nam. Mam nadzieję, że tutaj nikt nie stoi przed drzwiami. Podskakujemy sobie i lecimy od razu do bazy na spadochronie. Jakbyście nie podskoczyli, to byście od razu polecieli gdzieś w dół, a tak to od razu możecie sobie dolecieć do bazy, wziąć sobie to startowe auto i wrócić się po auto, jakie zostawiliście pod bankiem. A więc dobra, ja sobie biorę to autko i jedziemy po tamto. Jakie to nazywam tego składaka, nie wiem, jak to się poprawnie mówi. Możecie mi napisać w komentarzu. I tak na dobry początek, czekajcie, buy safe, open safe. Tak na dobry początek może sobie otworzymy jedną szarą skrzyneczkę. I jesteśmy 250 na plus, ponieważ to już miałem. Kurczę, no policja chodzi cały czas koło mojego auta. Przebili mi opony, a więc jeszcze trzeba uciekać. A żeby on tutaj tym lambem nie przyjechał. Dobra, uciekamy między bloki. O nie, słyszę Lamborghini. Słyszę Lamborghini. Teraz to już widzę Lamborghini. Ram. O nie, nie ma mojego auta. Zniknęło. Dobra, uciekamy szybko. Gani nas na helikopter. Dobra, szybko. O nie. Dobra, szybciutko. Fuck, goni nas. Przydałaby mi się jeszcze jedna osoba, która mogłaby mi tutaj pomóc w wystrzelaniu. Ale niestety nie mam takiego kogoś. O, Krystian dał mi skrzyneczkę, zobaczymy jaką. Chyba szarą. Albo tą pomarańczą, nie wiem. Ale jakąś mi dał, właśnie wy też możecie się tak wyświetlić. O właśnie, szybko. On chyba się pomylił, albo go jakoś wykiwałem, dlatego szybko wsiadaj. Wstajuj się i uciekamy. Dobra. Jak widzicie, to nawet bez streamingowania jest dobre, znaczy szybkie. Ale sami chyba widzieliście, jak to szybko jedzie, jak to streamingujemy. A więc dobra, jedziemy dalej. Tutaj kto jedzie? Mam nadzieję, że nie policja. No, nie policja. I napiszcie, czy chcielibyście też może odcineczki, jak jestem tutaj policją, bo a nie cały czas tylko złodziejem. Dobra. Kupiłem sobie autko i teraz mogę... Zobaczcie, jakie to ma szybkie przyspieszenie. Takim czymś, co można chyba od razu uciekać z banku. Pokażę wam jeden trik na tym normalnym banku, o ile mnie tam policja nie zamknie. A jak zamknie nas, jeżeli policja, to skończymy ten odcinek. 8-minutowy, już zaokrąglimy to sobie. Mój nick to oczywiście Samo66, tak jak wam pokazywałem. I ten, kto oczywiście chce, może dać jakąś tam skrzyneczkę. Jeśli nie chce nikt, to nie zmuszam, ale byłoby mi fajnie. Nawet te szare się liczą, a jak ktoś już da jakąś lepszą, to będzie ogólnie bardzo fajnie. A więc dobra, tutaj jest policja. A więc chyba nie wejdziemy do tego banku, bo są, czekają już na nas. Ale może bym wam pokazał, jak na pociąg się wchodzi, bo pociąg jest... Albo w sumie nie, bo pociąg jest zbagowany. Że czasami może nam z wagonu wywalić. O, odciągnąłem to Lambo. To teraz może spróbujmy tam wejść. Tylko mówię, że przydałaby mi się jeszcze jedna osoba, która w banku by mi pomogła strzelać. Dobra, próbujemy. A, bank jest zamknięty. No to dobra. Nie wiem, czy miałem z widy, ale wydawało mi się, że jest otwarty przed chwilą. To też jest zamknięte, więc no dobra. Przetestujemy sobie właśnie to, o czym mówiłem na początku, czyli ile bym dostawał za okradnięcie tej stacji. I dobra. I ile dostaniemy? Dobra. Przytrzymujemy sobie E i okradamy. Dobra. No i myślę, że 500, ale nie jestem pewien. Tak, 500 się dostaje z tym powiększonym plecakiem, a więc jak dla mnie bardzo fajna opcja. Autko mi się zbagowało. O dobra, nie, już żyję. No to jest Krystian? Tak, bo właśnie Krystian lata czarnym helikopterem. A więc dobra, jedziemy dalej. Chciałbym ten bank wam obrobić, bo fajne triczki mam, które mógłbym wam pokazać. Nauczył mnie ich Renifer. O dobra, tutaj jest dwóch policjantów, to sobie pojadę tędy. Kurczę, mam nadzieję, że nie piją tam do banku, bo byłoby niefajnie.
Bank jest dalej zamknięty. Może byśmy pozabijali trochę policjantów. Boję się tylko, że wiecie, że zaaresztują mnie. Chciałbym sobie kupić też ten największy... O nie! Ten największy apartament, jaki da się tylko mieć. Albo wam zaprezentować, jak, co jest w środku, o. Ogólnie co jest w domach, bo to są te domy, to wszystko byłoby w tamtym odcinku. Ale na razie nie mam takiego zamiaru. Nie wiem, jedzie ten pociąg, czy nie jedzie, bo jakoś tak zrobiło się już cicho. Żadnego banku nie da się obrobić, ani no... Kurczę, no przydałoby się. Kurczę, jak to auto szybko jedzie. Chciałbym sobie teraz pozbierać na Bugatti, ale nie wiem, czy to auto będzie mi potrzebne, jak cały czas jeżdżę albo Lamborghini, albo tym. Ale no dobra, bank jest otwarty? Nie no, bank jest dalej zamknięty. No, ileż można czekać? Dobra. Ale jubiler jest za to otwarty, a ja zawsze skorzystam, jak jest jubiler. O, ale policjant do mnie jedzie. Niż już pięknie. Dobra, chyba nikogo nie ma tu w środku. Bo wejście nam, no, nie powinien być. Tylko da się też zbagować i wejść tam od góry. Ale miejmy nadzieję, że nikt z policjantów nie wie o tym triku i nikt nie będzie się na mnie kampił u góry. Znaczy, u góry to może się tam kampić, ale że nikt mi nie wejdzie do środka, bo da się też wejść do środka przez dach. Ale miejmy taką nadzieję, że nikt oprócz Krystiana nie zna tego, chociaż może ktoś tutaj zna i będzie wtedy trochę przypał. Bo czasami tak jest, że ja sobie okradam, a ktoś przychodzi, wiecie, przez te drzwi i po prostu mnie zaczyna aresztować. Dlatego ja sobie wyciągnę pistolet i zobaczymy, czy ktoś jest na kamerach. Nie ma nikogo na kamerach. Więc dobra, w sumie... Aha, hey, wake up. Ktoś mi moje auto zabrał. Ktoś mi moje auto. Poczekajcie. Dobra, już. Dara. Skoro nam ktoś auto zabrał, to znowu będzie trzeba, wiecie, gdzie jechać. Po tego składaka, jak ja to nazywam. Nie wiem, czy my tak nazywam, ale tak mi już po prostu się to... No, przyzwyczaiłem się do tej nazwy, dlatego tak będę przeważnie mówił. Dobra, nikt nie wszedł, z tego co widzę. Ale słyszę helikopter i tego się najbardziej obawiam, ale dobra, wychodzę szybko. A tu jest Krystian! O dobra, uff. To było groźne, bo widziałem, że już jakiś policjant do mnie leciał, na szczęście nie zdążył mnie zaaresztować. Gorzej tylko jak Krystian przyleci z tym policjantem, ale widzę, że nie, że Krystian sam leci. No i 5 tysięcy w sumie, no za darmo. Krystian mi coś napisał, ale nie wiem co. Krystian, do góry, szybko, Krystian! Bo ktoś tu... Uff, dobra, zobaczcie, kto po mnie jechał. Całe szczęście, że uciekam, całe szczęście. O, mój składak tam jest. Czemu ja ten składak nazywam? O, nie, zamknął mi. Zamknął mnie. Nie, auto mi zamknął. Dobra. Cofamy się i może teraz ten bank będzie otwarty, bo przeważnie... Jest, dobra, jest ten bank otwarty. Ale widzę, że ktoś siedzi na Lamborghini w moją stronę. Dlatego może przejdę sobie tutaj. No i właśnie, jak mówiłam, jeszcze dwójka przyjechała. No jak chcę wam coś pokazać, to niestety no nie wychodzi mi to, bo zaczynają nas gonić. Tutaj jakiś helikopterek widzę leci. Teraz by mi się przydał, ten składak by mi się przydał. Dobra, jakoś go może zmylę. Albo zrobię szybką zamianę aptek. Zrespł się, czemu się nie zrespił? Ło nie! Czemu jako pasażer? Czemu? No, i zaaresztował mnie, więc to będzie na tyle tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Nie strzelaj do mnie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, wiem, o tym już mówiłem. Czekajcie, spróbuję się tutaj spakować, bo też się da. Dobra. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, komentarzyk. Jeśli myślę ile, pod tym filmem będzie 10 łapek w górę, to tu nagram kolejny odcinek. Napiszcie, czy chcecie w ogóle tego Robloxa, bo ja bym mógł to nagrywać i to dosyć często, bo gram tutaj z kolegami cały czas i pokażę wam może, jak szybko zdobyć bronię.
Krysem tutaj myśli, że do niego wsiądę, ale na razie nie Krysem. Ja idę tutaj pokazać, jak zbagować się i w nim bronię. A więc podchodzicie na pierwszej kamerze do tej ściany i klikacie cały czas C, o, a was nie tepnie na to siedzenie, na to krzesło. I wtedy możecie sobie wziąć bronię i pójść szarżować na mieście. A chyba ktoś zginął, a dzięki za kartę, naprawdę. Okej, a więc myślę, że parę skrzyneczek sobie jeszcze otworzymy. On mi chce ukryć helikopter. O, brawo Krysan, zaresztuj go. Pięknie, popieram. Popieram to. O nie, zamknięte. Dobra, a więc to by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Przypominam, jeśli ktoś chce wysłać skrzyneczkę, to oczywiście może. Ja byłem Simon, ze mną tam Krysan lata sobie helikopterem. No i cóż, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, cześć, no i do następnego odcinka. Marka.